Polacy, zaczyna się konflikt pomiędzy Iranem a Izraelem. Super tajny e, praktycznie konflikt, o którym wie tak, ma, tak naprawdę mało osób dzisiaj. E, na ten temat mówi właśnie Jasnowic Jackowski. Co nas czeka? Cały świat. Patrzy na Ukrainę, a tu w międzyczasie tkli się zupełnie inny konflikt, który może być jeszcze bardziej groźny, jeszcze bardziej potężny. No właśnie, dzisiaj na temat sytuacji Iran kontra Izrael. Wcale niezapomniana sytuacja, która cały czas ma miejsce i ostatni atak, który miał miejsce, jeśli chodzi o Iran na tutaj właśnie no, infrastrukturę. Izraela znajdującą się na terenie Iraku. Czy jest to początek trzeciej wojny światowej, apokalipsy, końca świata, Sodomy i gomory użycia broni nuklearnej. No właśnie o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba. Zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij, że w dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go, link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie. Dzisiaj na temat zupełnie innej sytuacji, o której praktycznie media no, przemilczały to. Zresztą media teraz są monotematyczne, mówią tylko na temat konfliktu Iran-Ukraina kontra Rosja, czy też inwazji rosyjskiej w Ukrainie. Natomiast, no i słusznie, tak? Natomiast, no, też trzeba po prostu informować o tym, co się dzieje, tak? Zobaczmy sobie, że jeśli chodzi o koronawirusa, to w ogóle jakby media zapomniały, że koronawirus istnieje. Ja, na przykład, ostatnie statystyki dotyczące osób zakażonych dowiedziałem się dopiero z jakichś portali internetowych. A tak w telewizji praktycznie o tym nic nie słychać. Tak? A przecież koronawirus wcale dalej funkcjonuje, dalej jest pandemia. No więc tutaj Jasnoid Jackowski powiedział na temat ciekawej sytuacji. Ja przypomnę jego wizję przepowiednie, która brzmiała w ten sposób, że na świecie dojdzie do dwóch konfliktów lokalnych. Szczególnie z tych konfliktów lokalnych będzie konfliktem na dużą skalę. No, jeden konflikt to jest Ukraina kontra Rosja. Oczywiście, lokalny w sensie takim, no Ukraina jest dużym państwem, tak, jeśli chodzi o powierzchnię, chyba jest dwa razy większa niż Polska, ale lokalny w sensie, że jest to konflikt pomiędzy Rosją a Ukrainą, że nie, za, nie są zaangażowane w ten konflikt kolejne państwa, chociaż no nigdy nie wiadomo, może się na to zaangażuje w ten konflikt. Natomiast tutaj Jasno Jackowski powiedział o innej sytuacji, a mianowicie to że Iran oszczela infrastrukturę Izraela znajdującą się na terenie Iraku, czyli Iran no, nie zaatakował bezpośrednio Izraela. Na w sensie po prostu terenu powierzchni, ale infrastrukturę, jeśli chodzi o Izrael. No pamiętajmy, że przecież Izrael nie popuści, tak? Izrael przecież jest pamiętliwy, jeśli chodzi o takie sprawy, więc na pewno po prostu nie odpuści. To jest kwestia czasu, kiedy nastąpi odpowiedź militarna Izraela. Pewnie Izrael też tutaj zniszczy jakieś in, in, infrastrukturę, instalacje Iranu, tak? No i kto wie, czy nie dojdzie do tego konfliktu. Konflikt, który od dłuższego czasu przecież się tlił, e, który cały czas wisi na wosku. No tylko muszę powiedzieć, że tam jak dojdzie do tego konfliktu, to tam nie będzie żadnych nalotów. Wydaje mi się, że myśliwców ani czołgi nie będą wjeżdżać, tam po prostu pójdą dwie bombki atomowe i po sprawie, tak? I to jest po prostu katastrofa, to jest po prostu kompletna katastrofa, co tam się może wydarzyć. No i tutaj jasnoicacki mówi w ten sposób, że wskazuje na wiele faktów, tak, czy czasem nie doszło do handlu na świecie, a stronami w tym handlu. Både Biden i Putin. I Rozmowy, które miały miejsce, co mówi Jasnoidziadzkowski, nawiązuje do ostatnich rozmów, tak telekonferencji Putina z Bidenem, gdzie według Jasnowidza łupy międzynarodowe, światowe miały być podzielone, jeśli chodzi o poszczególne kraje. No i właśnie jedna kwestia to była Ukraina, druga to była, to była kwestia praktycznie Bliskiego Wschodu. Bliskiego Wschodu. mówi w ten sposób, dlaczego Putin wchodzi do Ukrainy, czy tak do Ukrainy. Ze starym sprzętem wojskowym, z młodymi żołnierzami niewyszkolonymi. Czemu tak długo praktycznie mu to zajmuje podbicie Ukrainy? Czy znaczy dobrze, tak? Wiadomo, w, w, najpierw, żeby w ogóle nie podbijał, żeby przegrał tą wojnę, ale przecież ma świetnie wyszkolone wojsko, świetny sprzęt, ee, tak? I tak, by to po prostu było wcześniej ustalone, z góry praktycznie było ustalone. No i teraz tutaj jest, no i Jadziackowski też mówi na temat tego, że Rosja przez dłuższy czas trzymała sporo wojska przy granicy z Ukrainą. Cały świat to widział, apelował, tak, mówił, żeby nie doszło do wybuchu wojny, a przecież jeżeli ktoś się szykuje na wybuch wojny. To nikogo nie uprzedza, tak? No, nikt po prostu atakuje z, z nienacka, a nie praktycznie tutaj, a nie przygotowuje się do tych działań militarnych, jeszcze w dzisiejszych czasach, w dobie chociażby Google Maps, tak? gdzie można zobaczyć, jak to wojsko jest rozmieszczone i tak dalej. No, tym bardziej no, służby wywiadowcze, służby, służby poszczególnych państw mają takie informacje. Tak? Gdyby nie wiem, na przykład, załóżmy tych sąsiadów Czechów, my mamy dobre racje z Czechami, tak? Ale na przykład Czesi by zgromadzili mnóstwo sprzętu wojskowego, wojska przy granicy z Polską, no to już powinna się nam zapalić zielona lampka, że coś jest nie tak, jakieś niebezpieczeństwo, tak? Chociaż mamy dobre racje, ale coś jest nie, coś nie jest po prostu dobrze. No, właśnie, czyli przecież gdyby Putin chciał zaatakować, mógłby to zrobić z Nienacka szybko. Nie musiałby tak długi czas gromadzić tego sprzętu wojskowego. No i kwestia, właśnie, Iran kontra Izrael. I tutaj też jest ciekawa sprawa, ponieważ to, co mówi Jasnowiec Jackowski, ostatnio Francja mówiła o tym, że mają być spore dostawy paliwa, ropy naftowej, właśnie Iran miał się dogadać z Europą a przecież Iran ma nałożone embargo, tak, poprzez właśnie tworzenie tej pracy nad stworzeniem bomby atomowej, znaczy kurczę, ja też nie lubię takiego sformułowania pracy nad stworzeniem bomby atomowej, mają bomby atomowe, nie ma co się ukrywać tego, zresztą Teheran po prostu ma całe miasto, pod, miasto, państwo pod miastem, tak, całe tunele i tak dalej, nawet jeżeli nie mają bomby atomowej, to mają po prostu składniki, był są w stanie w ciągu 24 godzin, albo 48 godzin stworzyć taką bombę atomową, no i było embargo, natomiast nałożone, praktycznie ten na Iran, no ale wydaje się, że teraz tak naprawdę te karty politycznie na tej szachownicy zmieniają się, ponieważ no, Europa szuka alternatywnych dostaw praktycznie tutaj no, źródła, ale gazu czy paliwa i może będzie chciała robić interes właśnie z Iranem, a gdyby doszło do konfliktu Iran kontra Izrael, no ten interes byłby tak naprawdę no, ucięty. Nie, nie doszłoby do tego konfliktu. No i teraz tak, yy, f, 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 kolejna sprawa to jeśli chodzi o Jasnowidze Jackowskiego, że praktycznie to, co teraz czeka, tak, a więc jeśli chodzi o Polskę, Europę, to są niedobory w gospodarce, to są wysokie ceny, yy, tak, yy, co będzie praktycznie jeszcze bardziej potęgować kryzys gospodarczy, który ma miejsce. No i też pytanie jest takie: no, który z tych dwóch kryzysów jest kryzysem lokalnym, a który z tych kryzysów stanie się, yy, czy konfliktów lokalnych stanie się konfliktem globalnym? Na razie nie ma zainteresowania oficjalnie, żeby NATO na przykład włączyło się, jeśli chodzi o Ukrainę. Nie chce być stroną w tym konflikcie. Z kolei, jak na przykład byłby konflikt Iran kontra Izrael. No to też jest konflikt polski. No bo ja wiem, że często my mówimy, a co mnie tam interesuje po prostu Izrael kontra Iran to daleko jest i tak dalej, ja tutaj żyję i tak dalej. Natomiast no Izrael ma poparcie Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone są w NATO i wtedy po prostu to był też konflikt, w który by Polska była zaangażowana. Iran mógłby mieć poparcie na przykład Chin czy innych krajów arabskich. No i tutaj się może zacząć, zacząć praktycznie krwawa Jadka konflikt globalny. No, oby do tego nie doszło, tak, oby do takiej sytuacji nie doszło. E, I zobaczmy sobie też tutaj właśnie tą sytuację, to, co mówi Jasnowiec Jackowski, że doszło do handlu na świecie, że po prostu świat został przehandlowany. E, tak brzydko tutaj to nazywa Jasnowiec Jackowski, e, tak, a więc tutaj właśnie Putin wziął Ukrainę, natomiast, no, Biden pomoże pewnie Izraelowi, no, nie pewnie, tylko na pewno, e, gdyby doszło do konfliktu właśnie jeśli chodzi o Izrael kontra Iran. Izrael kontra właśnie tutaj Iran, tak, więc no nie, nieprawdopodobna sytuacja, to co praktycznie może się wydarzyć, zresztą wysłanie na przykład tego starego sprzętu wojskowego i tych młodych, niedoświadczonych żołnierzy na Ukrainę może też świadczy o tym, że trzeba po prostu ten sprzęt profesjonalny, to wojsko trzymać w obwodzie, bo będzie potrzebny na inny konflikt, na przykład na, pom na pomoc, jeśli chodzi o Iran, tak, na, po na, przykład pom na pomoc, jeśli chodzi o Iran, znaczy, moim zdaniem, mało prawdopodobne jest, żeby ten świat został przehandlowany, żeby Biden się dogadał z Putinem, bo wydaje mi się, że Biden nienawidzi Putina i to nawet nie jest taka nienawiść po prostu polityczna, ale taka po prostu wewnętrzna. Wątpię, żeby tutaj mieli coś ustalać. Ja wiem, że często pojawiają się takie teorie spiskowe, może co do innych przywódców i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że akurat Biden tutaj no, nie doszło do podziału pomiędzy nimi, jeśli chodzi o łupy. Tylko Biden poznał tak naprawdę plany działania, jeśli chodzi o Putin. Kina, tak zdawał sobie sprawę, w jakim kierunku to zmierza. Miał też informacje wywiadowcze, co może się wydarzyć, więc bardziej bym po prostu w ten sposób to odczytywał. Tak? Bardziej bym to odczytywał właśnie w ten sposób. No i mówię, ten konflikt, gdyby miał miejsce Izrael kontra Iran, no to tam jest po prostu Sodoma i Gomora, tak? no to tam jest, tam jest tragedia tam będzie użycie broni nuklearnej, tylko no, pamiętajmy, no Iran tutaj ma broń atomową, Izrael też ma broń atomową, chociaż nie mówi on o tym publicznie. Izrael nie jest bezbronny, tak zwana żelazna kopuła, która świetnie po prostu zabezpiecza tutaj Izrael. Jest to świetny system, zresztą ten system chciał, Ukraina chciała kupić, a więc no kopuła, jak sama nas wskazuje, ona chroni tak naprawdę przed jakimkolwiek nalotami, atakami rakietowymi, są kontr, e, praktycznie rakiety, które zostaną wystrzelone, systemy, które zbijają praktycznie z lotu, z trajektorów te rakiety, no bardzo skomplikowany, nowoczesny, technologia. No, wiadomo tutaj tak, że Izrael tego nie sprzedał, jeśli chodzi o Ukrainę. Może by to sprzedali, gdyby wiedzieli, jak tutaj sytuacja się rozwinie. Natomiast, no, tutaj naprawdę to byłaby straszna sprawa. Jeszcze pamiętajmy przecież tak, że no, przecież te, tutaj ten konflikt, jeśli chodzi o Iran i Izrael, to nie jest konflikt od dzisiaj, to jest konflikt od lat. I tutaj przywódcy duchowi Izraela, tak, bo tam Ayatollahowi, mówi się tak, że to są przywódcy, no to oni mówili po prostu, że zrzucenie tam bomby atomowej na Izrael to dla nich jest po prostu, oni to mogą zrobić w ciągu pięciu minut. No tylko znają sobie sprawę ze skutków tego, tak? Te skutki byłyby katastrofalne. Po pierwsze, nie byłoby takie proste w zamyśle. Po drugie, nawet gdyby Izrael przestał istnieć, to ma poparcie i Stany Zjednoczone na pewno by odpowiedziały tutaj tak militarnie. Więc no, zobaczymy. Straszne, straszne praktycznie rzecz. Widzimy, że ten konflikt, a więc trzecia wojna światowa, to wszystko praktycznie wisi w powietrzu. To wszystko na się Pozdrawiam, stawcie suba, trzymajcie się, cześć.